Każda gra wymaga odpowiedniej strategii, planowania taktyk, zaangażowania gracza, dążenia do zwycięstwa i uwzględniania sił przeciwnika. Tak było 31 sierpnia 1920 roku w bitwie pod Komorowem, gdzie polscy ułani pod wodzą Juliusza Rumla rozgromili czterokrotnie liczniejszą bolszewicką armię konną Budionnego. Bitwa ta miała przełomowe znaczenie dla południowego frontu w czasie wojny polsko-bolszewickiej, porównywalne z bitwą warszawską. To była ostatnia i największa w historii Europy bitwa kawalerijska.